Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Blog Prezesa. Ja jestem Prezes i zapraszam na poranny przegląd. Standardowo zaczynamy od Bitcoina. Bitcoin wzrosty, ale powoli zwolniły. Nie zostało przebite jeszcze ostatnie ATH i ostatnie szczyty na Bitcoinie. Zobaczmy na innych giełdach. Tutaj podobnie. Co to może oznaczać? Może oznaczać, że siła kupujących powoli się wyczerpuje i może nie być kolejnych szczytów. Albo oznaczać może chwilowy przystanek. Na razie jesteśmy jeszcze daleko od linii trendu wzrostowego, więc spokojnie przez weekend możemy ustanawiać nowe szczyty. Ale tak jak już mówiłem wcześniej, trzymajmy rękę na pulsie i uważajmy, czy kurs nie zbliży się do tej linii, albo czy jej nie przebije, bo wtedy spadki mogą przyspieszyć. Popatrzmy na innych walutach. Litecoin. Litecoin coraz bliżej linii trendu wzrostowego. Kurs praktycznie idzie w bok od jakiegoś czasu, no ale przebicie tej linii może spowodować testowanie linii trendu spadkowego od góry. No, widać zmęczenie materiału na większości walutach. Dlatego tutaj uważałbym przed zakładaniem pozycji na wzrosty. Teraz może nadejść czas na shortowanie, czyli granie krótko, zakładanie pozycji na sprzedaż. Popatrzmy ETH. Ethereum. Tutaj kurs się utrzymuje przez cały czas w linii trendu wzrostowego. Mamy jeszcze kawałek do ostatniego ATH. Tu na razie nic wielkiego się nie dzieje. ETC. Tutaj kurs przebił linię trendu spadkowego. Zaznaczmy ją na przerywaną. Ale jesteśmy przez cały czas poniżej tej grubej przerywanej. Wyjście górą na jakimś większym wolumenie, przebicie tej linii, to może oznaczać, że pójdziemy w górę. No jeżeli nie będzie siły na przebicie tej linii, to pomimo, że ta linia została przebita, to kurs może spadać dalej w dół. Lisk. Lisk ładnie przez ostatnie raz, 2, 3, 4, 5 dni zielone świeczki. Bardzo spore. Przebite swoje ostatnie ATH. Rysowałem tutaj bardzo stromą linię trendu wzrostowego. No, przebicie tej linii może oznaczać większą korektę. Tutaj linię trendu wzrostowego mamy następną dużo niżej. Tutaj może się dużo podziać. Przez ostatnie dni ci, którzy grają day trading, czyli sprzedają i kupują, zamykając pozycję w ciągu jednego dnia, mogą na tej walucie dość dobrze zarobić, bo dużo się dzieje, duże ruchy są. Tutaj na tym etapie jakbym chciał grać, to bardziej bym grał na spadki niż na wzrosty, jeżeli zostanie nadszarpnięta ta linia. Kupując w tym momencie, jesteśmy już bardzo wysoko, ja już mam lęk wysokości. Zobaczmy dalej. Ripple. No tutaj na razie nie ma siły na odbicie. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie, ale w tym momencie już jesteśmy od dłuższego czasu. Była próba odbicia, ale kurs powrócił. Co prawda, tak, przebiliśmy sobie linię wsparcia, którą już tu przesuwam przez jakiś czas. Widać, że spadki się wypłaszczyły i kurs nie spada, tylko idzie bardziej w bok od jakiegoś czasu. Ale na razie nie ma jakichś sygnałów, czy w górę, czy w dół. Równie dobrze
po zaangażowaniu sprzedających możemy testować tą linię wsparcia trendu wzrostowego. Dlatego tutaj no, ciężko coś określić. Na razie gracze stracili zainteresowanie tym walorem. Dash. No Dash też jest w takim marazmie. Niestety ani w górę, ani w dół, próby wyjścia, powroty i praktycznie jesteśmy w tym przedziale od dłuższego czasu. Monero. Monero próbuje wyjść. Tutaj może wyrysujemy sobie kolejną linię trendu wzrostowego. Tu tych linii możemy dostać troszkę więcej. Ok, wyrysujmy sobie jeszcze jedną. Tak. Wygląda na to, że kurs chciałby wyjść w górę. Jakiś wolumen był przy ostatnich wyjściach z tego trójkąta. Ale jeżeli nie będzie jakiegoś większego zaangażowania w kupujących, to niestety możemy poprzebijać te wsparcie, które teraz tutaj narysowałem. NEM. NEM kontynuuje spadki. Pomimo tego, że tutaj już mieliśmy wyciszenie spadków, to jednak idą dalej wzdłuż kolejnej linii spadkowej. Doge. Doge również kontynuuje spadki poniżej linii trendu spadkowego. Golem. Na golemie mamy próbę wyjścia górą. Powoli coś tutaj się zaczyna dziać. Wyrysujmy sobie kolejną linię wsparcia. Wyrysujmy sobie jeszcze jedną linię. Coś tu się zaczyna dziać. Prawda, nie zostało poprzebijane żadne opory jeszcze. No ale jest jakiś potencjał. Jeżeli jesteśmy w strefie akumulacji, to może być jakiś wyższa w górę. Bo jeżeli ta linia zostanie przebita, którą tutaj rysowałem, no to możemy dalej kontynuować ten trend boczny, w jakim tu jesteśmy od pewnego czasu. Augur. Tutaj nic się wielkiego nie dzieje. Była próba wyjścia górą. Niestety brak sił i powrót. Zcash. Tutaj kurs się utrzymuje powyżej tej drugiej linii trendu wzrostowego, ale do ostatnich szczytów swojego ATH to jest jeszcze wysoka droga. O wiele krócej jest i szybciej do tej linii, więc tutaj działa zasada przyciągania do najbliższych ważnych linii. No a jak już kurs będzie się ocierał o tą linię, no to może się okazać, że linia zostanie przebita. Stratis. I tutaj po spadkach dziś w nocy mieliśmy przebicie linii trendu wzrostowego. Kolejna linia dopiero jest w tym miejscu. Czyli spadki mogą się jeszcze pogłębić, niestety. Stellar. Tutaj też bardzo blisko linii trendu wzrostowego jesteśmy. Przebicie tej linii może spowodować, że spadki się pogłębią. Choć tutaj mamy wsparcia dość blisko. Wrzucimy sobie jeszcze jedno wsparcie. Więc pomimo przebicia tej linii, to jest szansa, że kurs się zatrzyma jeszcze. Dlatego tutaj no, równie dobrze może się odbić. Tylko czy będzie chęć, czy kupujący się znajdą na inwestowanie w ten walor. Tu mamy sporo oporów ważnych. Przebiliśmy wcześniejsze ATH. No, żeby wypompować tą walutę, potrzeba zaangażować w tym momencie sporo środków. Nie wiem, czy komuś będzie się to opłacało i będzie miał w tym jakiś cel. No ja osobiście tutaj bardziej się skłaniam ku temu, że łatwiej jest grać krótko na tym walorze niż w
spompować go jeszcze raz. Pomimo, że jesteśmy relatywnie bardzo nisko. Steam. Tutaj ładnie kurs kontynuuje wzrosty. Tak, pobił ostatni szczyt. Wrysujmy sobie linię trendu wzrostowego. Czy jesteśmy w stanie ją wrysować jakąś? Tu możemy wrysować jedną linię. Ale czy tutaj jakąś bardziej stromą? No nie bardzo. Bo wszystkie te linie, które tu rysujemy, są przerywane od razu następnego dnia. Co oznacza, że kurs ma tendencję do wypłaszczania się. Czyli nie jest w takim trendzie probańkowym, czyli wykładniczo coraz bardziej pionowo w górę idzie, tylko bardzo mocny wystrzał. Tutaj nam się tworzy taka chorągiewka. Trzeba by tak naprawdę wejść na jakiś mniejszy interwał czasowy i wtedy dałoby się to narysować, a tutaj nawet też coś wychodzi. No i tutaj z tego możemy i dołem, i górą wyjść, ale jest według mnie bardziej prawdopodobne są spadki tutaj. Zobaczmy dalej, Mate. Mate odbija, powoli odbija. Był wolumen, ale na razie bez jakichś większych rewelacji. Next. Tutaj ładne wyjście górą. Utrzymanie powyżej trendu. Jakie mamy tutaj jeszcze opory? No tutaj Mate do swojego ATH ma bardzo jeszcze wysoko. Ktoś tutaj zaangażował spory kapitał, podobnie jak tu. Tylko tutaj zauważmy, że po takim wyjściu mocnym było praktycznie całkowite zniesienie. Teraz też mamy mocne wyjście, więc patrząc na historię, trzeba uważać na ten walor dość mocno. Nowa coin. Tu dalej nie ma siły na odbicie. Ostatnie wsparcie coraz bliżej. Zasada przyciągania zaczyna coraz bardziej działać. No jest szansa testowania tej linii wsparcia. No jak będzie testowanie, to możemy również ją przebić. Jak przebić, to może się zwiększyć wolumen. Mogą przyjść sprzedający kolejni niebezpiecznie. Namecoin. Tu przez cały czas te waluty, te trzy, NovaCoin, Namecoin i Peercoin, są waluty z giełdy BTC. Tam jest dość skromna ilość walut. I na ogólnej hoście, to są stare waluty, one też zyskały. Ale mogą być też ciekawym wyznacznikiem do tego, co się wydarzy później. Bo widać, że zobaczmy na NovaCoin. Zobaczmy, że tutaj wolumen się wyczerpuje i już nie ma jakichś większych szarpnięć w górę. Namecoin podobnie, wolumen co prawda jest większy niż przed wybiciami, ale nie ma tendencji zwyżkowej. Peercoin podobnie. Może to oznaczać już zmęczenie rynku, tak jak tutaj mówię od kilku dni. To, że inwestorzy zaczynają już wybierać te walory, które są większymi pewniakami i w nie inwestują i te wybijają w górę. Kolejna rzecz, że na całym rynku mamy coraz większe zróżnicowanie. No to też potwierdza to, co powiedziałem wcześniej, że są wybierane walory, które są bardziej pewne od innych. I jak na razie tutaj, pomimo tego, że już jesteśmy blisko linii trendu wzrostowego, nie ma siły na większe odbicie. Lećmy dalej. Bitcoin. Na Bitcoinie przebiliśmy linię trendu wzrostowego. Tak naprawdę już kolejny raz, bo już przesunąłem ją ostatnio. Tutaj może pójść jakaś większa sprzedaż w tym momencie. Tu wyrysujemy sobie wsparcie, dokąd ta sprzedaż może pójść. Tu mamy lokalny dołek. Wyprzedaż może się zatrzymać w tym miejscu. Ale te przebicia, jak tutaj obserwujemy przez cały czas,
Czasami są fałszywe. Jest wyjście w dół, a potem możemy mocno wyjść w górę. Dlatego to jeszcze nie przesądza tego, że kurs zanurkuje do tego wsparcia. Ale niestety bliżej jest niż dalej. Siakoń. Tutaj powoli kurs w górę. Została przebita ta linia trendu wzrostowego, którą rysowałem. No tutaj jesteśmy w trójkącie zwyżkującym. Tu się może wszystko wydarzyć jeszcze. Jest tendencja w wolumenie w górę, czyli kapitał jest zaangażowany na tym rynku. Jest potencjał do kolejnego wystrzału w górę. Widać tutaj bardzo podobieństwo tego do tego, co się działo tutaj. Więc kurs może w korekcie bocznej dojść do linii wsparcia i potem wybić. Dalej, Bitshares. Tutaj mamy trzeci dzień bardzo mocnego wybicia. Jakiś czas temu chyba mówiłem o tym walorze, że tutaj ma, jak zmniejszałem wykres, dość sporo do swojego ATH. Tylko, że to było jakiś czas temu i teraz to dość sporo. Już okazało się, że jesteśmy coraz bliżej. Przebiliśmy jeden opór, kolejny opór i zostało nam już tylko ATH. Tutaj kurs idzie pionowo w górę praktycznie. Jak rysujemy sobie, możemy obrysować sobie linię trendu wzrostowego najbliższą. Tutaj też ta waluta może się okazać bardzo dobra do shortowania. Ktoś, kto lubi day trading, tylko wtedy musimy sobie zejść na jakieś niższe interwały czasowe. No to widzimy, że już ta linia wrysowana trochę nie bardzo jest. Musimy ją skorygować. I wtedy sobie tutaj rysujemy kolejną linię i kolejną. I tu może być dobra okazja do shortowania, jeżeli sobie będzie kurs przebijał te linie nam. Widać, że jest idealny taki wykres wykładniczy, probańkowy. Ostatnie idą coraz wyżej. Możemy schodzić do coraz niższych interwałów. Niestety będziemy musieli znowu poprawiać trochę te wykresy. O, i tu widzimy, o, taki trójkąt się nam tworzy. Na przykład możemy sobie zakładać pozycję na wyjście dołem z tego trójkąta z jakimiś wąskimi stop lossami. Dobrze, ale jakbyśmy tak chcieli analizować każdą walutę na wykresach 15-minutowych, to zeszłoby nam kilka godzin na całą analizę. Na szybko jesteśmy coraz bliżej szczytu. Może być test swojego ATH, ale potem może być to dobra waluta do zakładania krótkich pozycji. Ci, którzy siedzą na długich pozycjach, czyli zakupili tą walutę wcześniej, obserwowałbym, czy jeżeli się nie zaczną jakieś spadki, czy nie lepiej zrealizować zysków, bo przy dynamicznych wybiciach mogą być równie dynamiczne spadki, a nawet spadki mogą pójść dużo szybciej. Co oczywiście nie przeszkadza, żeby po tej korekcie, która może nastąpić, kurs poszedł znowu w górę. Digibyte. Tutaj właśnie to akurat fajnie się nałożyło, że DGB jest po BTS. Popatrzcie sobie na DGB i teraz wróćmy do BTS. Też ładnie pionowo? Tu też ładnie pionowo. I zobaczmy, co się stało. Ostatnia świeczka, już sprzedający, duży knot od góry. Zaczęli mocno działać i później po korekcie trójkąt teoretycznie, czyli praktycznie wyszliśmy górą z tego trójkąta, ale zostało to zaraz szybko zanegowane. I kurs zbliża się do linii wsparcia trendu wzrostowego. Jeżeli nie nastąpi tu odbicie, no to możemy dalej spadać. Część tutaj jeszcze pewno realizuje zyski, a po przebiciu tej linii
Pewno niektórzy będą realizowali już straty. Dobrze, idźmy dalej. Gnosis. Tak, tutaj waluta z dużym potencjałem, jak na razie bardzo miernie wykorzystanym. Popatrzcie też, co się tutaj stało. Mamy taki duży trójkąt. Tak naprawdę kurs przeszedł bokiem przez ten trójkąt. Ani nie było żadnego wybicia wyjścia górą, ani wyjścia dołem. I niestety to się dość często zdarza, że mimo tego, że kończy się już trójkąt na wykresie, mimo że już i sprzedający nie chcą już tak nisko sprzedawać, kupujący nie chcą tak wysoko kupować i wchodzimy już w trend boczny. I została przebita i ta linia, i ta linia. Więc narysujmy je jako przerywane. Ale tutaj nie ma zaangażowania. Ktoś, nie wiem, czy sprzedający, czy kupujący, musi dać jakiś sygnał, w którym kierunku pójdziemy. Na razie wolumen spadł bardzo. Nie ma zainteresowania, wszyscy wyczekują. To może być też dobre miejsce do zajmowania pozycji, jeżeli zauważymy, że ktoś zaangażuje jakiś większy kapitał. Tutaj na kryptowalutach mamy bardzo fajne to, że możemy w większości walut podglądać sobie, jaka jest głębokość rynku, jak się rozkłada nam układ kupujących i sprzedających. Tutaj widzimy, że więcej jest sprzedających niż kupujących. To nie oznacza, że ten kurs będzie szedł w dół, bo jesteśmy akurat w miejscu, gdzie mało się handluje. Ale co się będzie działo w tym momencie? Dokładna analiza tego, jak te górki będą się zmniejszały. Bo jeżeli ktoś nagle zacząłby kupować, tutaj są duże ilości na sprzedaż i kurs by skoczył niewiele wyżej, ale zostałyby to te górki wykupione, to może oznaczać, że ktoś zaangażował spory kapitał i jest tendencja zwyżkowa. Dlatego obserwacja na bieżąco kursu może nam bardzo wiele powiedzieć. To, co ja mówię na tych przeglądach, nie wnikam w szczegóły, gdzie są zaangażowani sprzedający, gdzie kupujący, jak pozakładane są pozycje, jaka jest głębokość rynku. To naprawdę już wchodzimy w coraz bardziej w dany walor i no jakbyśmy się chcieli na każdym walorze tak koncentrować, to no zajęłoby to bardzo dużo czasu. Dlatego staram się ogólnie nakreślić sytuację, jaka jest na rynku. A tak naprawdę, jeżeli chcemy grać day trading, to nie możemy grać na wielu walutach naraz, bo nie ogarniemy sytuacji. Możemy się skupić na jednym, w którym coś się dzieje, powiedzmy tak jak Gnosis, ale możemy przesiedzieć cały dzień i nic się nie będzie działo, nie założymy żadnej pozycji. I to jest ok, lepiej tak niż na siłę zakładać pozycję, żeby tylko gdzieś zagrać. Popatrzmy, już powoli zbliżamy się do końca, dzisiaj trochę wydaje się, że będzie dłużej, ale przejdźmy wszystkie tutaj waluty, które mam w rozpisce. USDT. Tutaj nic się ciekawego nie dzieje. To jest dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, USDT to nie są dolary, tylko to jest ekwiwalent w dolarach. To jest kryptowaluta, która zastępuje dolary. No, została stworzona z różnych względów, ale między innymi dzięki tej walucie na giełdzie Poloniex i Bittrex możemy handlować pseudofiadami, czyli USDT, i nie są tak restrykcyjne wymogi do prowadzenia giełdy, jeżeli nie ma prawdziwych fiatów, czyli dolarów, euro czy złotówek. A zamieniamy kryptowalutę na inną kryptowalutę, ale która w domyśle jest 1 do 1 do fiatów. Dobra, zobaczmy teraz jeszcze kilka kryptowalut w stosunku do dolara. Litecoin. Litecoin mamy tutaj spory trójkąt. Na razie góra, dół, nic wielkiego nie dzieje, zbliżamy się do góry tego trójkąta.
Większość tutaj pewno liczy na wybicie, wyjście górą. Oczywiście jest możliwe, ale patrząc po tym, co się dzieje na rynku i taka jeszcze jedna uwaga, zbliżają się wakacje. Część już osób wyjechało na wakacje, część dopiero wyjedzie. Kapitał w czasie wakacji, sporo osób, tych, których wyjeżdża, sobie odpuszcza inwestowanie, więc kapitału jest mniej na rynku niż normalnie. Oczywiście też jest mniej tych, którzy grają krótko i sprzedają, ale mniej przeciętnych ludzi, którzy wchodzą nowi na rynek, jest szansa, że będą się angażowali. No jednak ludzie chcą trochę sobie odpocząć. ETH. Tutaj mamy taką sytuację. Tą linię od góry dajmy na fioletowo, na jasno-niebiesko. Mamy taki klin zwyżkujący. Przez cały czas ETH robi nowe ATH dolarowe. I co z tego tutaj może wyjść? Z tego w większości przypadków wychodzimy dołem. Czyli kurs idzie w górę, w górę, w górę i potem mamy wyjście dołem. Zdarzają się przypadki, że kurs wyjdzie górą i pójdzie pionowo wyższą w górę. Jak teraz jesteśmy pod $300 cena, to może wystrzeli nagle do 400, 500. Ale no jest to mniej prawdopodobny scenariusz. Tutaj widzimy, ta linia od góry została przebita. Jakbyśmy sobie zeszli na mniejszy interwał czasowy, no te linie powinienem poprzesuwać, żeby ładnie wychodziły. Tutaj może to oznaczać, że to wcale nie wyszliśmy, tylko lekkie nadczerpnięcie tej linii. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przy takich trójkątach zwyżkujących jest szansa przed wyjściem dołem do stworzenia takiego mniejszego trójkąta zwyżkującego, który wychodzi górą z tego trójkąta. I kurs tutaj może na chwilę wyjść górą, żeby pozamykać stop lossy tym, którzy właśnie sobie grają na spadki. Już założyli tutaj pozycję na spadek. Mały stop loss, który jest zamknięty. To powoduje, że kurs idzie dalej wyżej, bo zamknięty stop loss. Jak ktoś grał na spadki, to musi odkupić, więc pompuje cenę w górę. No i potem może spaść w dół. Taki tu jest według mnie dość możliwy i realny scenariusz. Nie wykluczam scenariusza tego, o którym mówiłem wcześniej, że kurs wybije mocno w górę jeszcze. To właśnie zamykanie tych stop lossów spowoduje, że kurs pójdzie w górę i dołączą się kolejni kupujący, którzy będą chcieli zarobić jak najszybciej. Możemy też w tym momencie od razu zacząć spadać. Bez tego fałszywego wyjścia górą. ETC. Tu jesteśmy w trójkącie zwyżkującym, ale po środku trend boczny. Nic tu wielkiego się nie dzieje. Tak naprawdę. Ripple. Podobna sytuacja, tylko większy trójkąt. Na razie tu nie widzę jakichś potencjałów gigantycznych na jakieś wzrosty ani spadki. Dash. O, dalej jest też ciekawa sytuacja, bo przebiliśmy ostatnie ATH, ale kurs zaraz wrócił. Ustanowiliśmy jak gdyby podwójny szczyt. No jesteśmy w ważnym miejscu. Jest szansa na wyjście jakieś górą, ale równie dobrze możemy zacząć padać. Czyli ustanowienie podwójnego szczytu i niestety spadki. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Teraz jeszcze szybki przegląd innych rynków. Złoto. To mówiłem ostatnio o złocie jakiś czas temu, że się dzieje wszystko wolniej. Tu też mamy wykresy jednodniowe, że wyszliśmy górą z trójkąta. Tak, i teraz tak jak szybko wyszliśmy, mówiłem, że przebicie tego ostatniego lokalnego szczytu otworzy drogę do wyższych wzrostów. Niestety kurs się odbił od tego miejsca i wrócił z powrotem do trójkąta. Czyli co? No, czyli nic. Fałszywe wyjście górą, przetestowane od góry, powrót. Nic się tu wielkiego nie stało.
możemy dalej przez najbliższe dni, tygodnie, miesiące kurs może się mielić w tym trójkącie. Srebro podobna sytuacja, ten trójkąt już był przebijany kilka razy, wyjście górą, tutaj ponownie powrót. No zbliża się coś większego na złocie, na srebrze, ale tak jak mówiłem wcześniej, to działa dużo wolniej niż na kryptowalutach. To może się coś wydarzyć za pół roku na przykład. Popatrzmy na przykład jeszcze giełdy. Giełda w Stanach. Jesteśmy w mega hoście, największej hoście jaka była. Wykres weekend tygodniowy, wykres miesięczny. Tak, ale popatrzmy sobie, co się tutaj dzieje. Jakie te miesięczne wzrosty są już takie zielone świeczki, takie już coraz drobniejsze, no, nie ma siły na jakieś gigantyczne wzrosty. To się w ogóle już dzieje wszystko mega wolno w porównaniu do kryptowalut. No, ale kurs idzie przez cały czas, jesteśmy w hoście, kurs idzie w górę. Dla porównania jeszcze niemiecka giełda DAX też. Tutaj nie będę pokazywał polskiej giełdy, polska giełda też idzie w górę, ale nie przebiła swoich ATH, tak jak zachodnie giełdy. Gdzieś tam próbuje w górę, ale no, nie ma aż takiej siły wzrostu jak tutaj. Tutaj jak wszystko idzie tak ładnie w górę, wszyscy sobie grają na wzrosty, przyjdzie pewien słoneczny albo zależy kto gdzie mieszka deszczowy dzień i może przyjść fala mocnych spadków. Na przykład odnotujemy spadek 5% i będą pisać, że jest czarny czwartek albo piątek. Tak, to w porównaniu do kryptowalut, gdzie tu mamy 12, 5, to jest norma. Nic się wielkiego nie dzieje. Ale powoli kurs w górę. Ale jesteśmy coraz bliżej szczytów na giełdach. I na koniec jeszcze analiza franka do złotówki. Tu ostatnio wspominałem, że kurs się porusza w tym rejonie. Opór i wsparcie, i że tak będzie się poruszał w najbliższym czasie. No na razie tak się porusza, że jest tendencja spadkowa, bo wyszliśmy dołem z dużego trójkąta, linia wsparcia została przebita. Kurs się zatrzymał na ważnym wsparciu, podwójny dołek, już mamy potrójny dołek. Tak, jest tu potencjał naprawdę na spore spadki, jeżeli ostatni dołek zostanie przebity. Ok, podsumujmy jeszcze wszystko dwoma zdaniami. Na Bitcoinie widać trochę wyczerpanie już rynku i trochę brak sił kupujących. Na kryptowalutach w większości też mamy już widoczne zmęczenie materiału, niektóre perełki robią nowe ATH. Ogólnie podsumowując to jednym zdaniem, zmęczenie materiału na kryptowalutach. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, że mam nadzieję, że część chociaż wytrwała do samego końca. Ci co nie, to mam nadzieję, że chociaż przesłuchali podsumowanie na końcu. I zapraszam wszystkich na kolejny przegląd. Ci, którzy nie subskrybują mojego kanału, oczywiście mogą go zacząć subskrybować. I do usłyszenia jutro.